Mazurskie Wędrówki to materiał realizowany przez Telewizję Mazurską dla lokalnej grupy działania Barcja. Finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi czwartej LIDER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Powstała w roku 2008. Jest to stowarzyszenie specjalne, które działa na terenie powiatu kępczyńskiego i gminy Sępowy. Skupia gminę Barciany, gminę wiejską Kępczyn, gminę Reszel i gminę Korsze. Specjalne stowarzyszenie dlatego, że nie tylko skupia osoby fizyczne, ale też podmioty typu gminy. Inne stowarzyszenia nie mają takich uprawnień. Powstało, aby można było pewną kwotę środków unijnych przekazać na ten teren w postaci projektów. W 2009 roku Urząd Marszałkowski przyjął naszą strategię rozwoju i przyznał na tą strategię około 6 milionów złotych. Realizujemy ją do dzisiejszego dnia. Praktycznie środki te zostały już wykorzystane. Trzy główne cele. Rozwój turystyki, poprawienie jakości życia mieszkańców i zmiana myślenia rolników. Myślę o małych przedsiębiorstwach, myślę o mikroprzedsiębiorstwach. To te trzy cele przyświecały nam przez te lata wspólnej pracy. Gmina Wiejska Kępczyn to przede wszystkim modernizacja wieży ciśnień w Karolewie. Ponadto wiele placów zabaw i boisk. Boisko w Opławce. W Opławce inscenizacja bitwy między Krzyżakami a Litwinami. Ponadto Mazurska Kosaczewina, tak, to zespół regionalny, który śpiewa gwarą mazurską. Zakupiliśmy dla nich stroje. Na Komiady leżą 10 km od Kętrzyna przy drodze do Rynu. W centrum wsi znajduje się kościół parafialny. Został zbudowany na przełomie XIV i XV wieku, a przebudowany w wieku XVII. Od czasów średniowiecza jego patronem był święty Antoni. W 1932 roku kościół w Nakomiadach przeszedł gruntowny remont. Powiększony został o kruchtę i zakrystię. Wewnątrz kościoła przesunięto XVII-wieczny ołtarz w ten sposób, że opiera się o ścianę. Kiedyś za ołtarzem było zejście do krypty pod kościołem. Świątynia otrzymała nowego patrona, świętego Józefa. Barokowy pałac w Nakomiadach został wzniesiony na miejscu starego założenia z 1653 roku, w latach 1704-1706. Projekt pałacu wykonał warszawski architekt Józef Piola. W pałacu znajdują się głębokie dwupiętrowe lochy. Posiada on dwie kondygnacje, plan prostokąta, czterospadowy dach. Pałac położony jest w pewnej odległości od wsi i nie łączy się z jej zabudową. Wokół znajduje się park krajobrazowy i neogotycka kaplica. Wieś posiada ciekawą historię sięgającą czasów pogańskich. Powstała tu osada rybacka, związana była z nieistniejącym już jeziorem. Etymologię nazwy powiązać można z istniejącym lasem.
W wolnym tłumaczeniu przedwojenną nazwę można przetłumaczyć jako Dębowy Las. Po raz pierwszy wzmiankowana była między rokiem 1392 i 1396, kiedy to była lokowana przez krzyżackiego komtura z Bałgi. Niedługo po lokacji powstał pierwszy kościół, a także funkcjonowały dwie gospody. Lokalna grupa działania Barcja wspiera swoją działalnością także na Komiady. Powstało boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci. Wybudowane obiekty to miejsca aktywnego spędzania czasu i integracji mieszkańców. To także możliwość organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych. Wyremontowana została świetlica wiejska, która jest nowoczesnym obiektem służącym mieszkańcom. Tu odbywają się imprezy mające na celu pielęgnację spuścizny kulturowej oraz promocję regionu. Dzięki wsparciu Barcji zrealizowano cykl warsztatów i działań artystycznych. Mieszkańcy na Komiad poszerzyli wiedzę i udoskonalili swoje umiejętności, wykonując różne ozdoby wieloma technikami.
Chrystusa.